Teraz będą potrzebne potężne pieniądze. Puszczy Zielonce grozi skażenie, alarmowała dziś lewica w Pobiedziskach. Chodzi o żwirownię w pobliskich Bednarach, do której, jak twierdzą, sprowadzano mieszaninę ziemi i popiołów z elektrociepłowni Karolin. A to może mieć nieodwracalne skutki. Metale ciężkie, które znajdują się w Bednarach, przedostaną się do wszystkich jezior znajdujących się na terenie Puszczy Zielonka. Będzie to wielka katastrofa ekologiczna. Cała sprawa była też dla kandydatów lewicy pretekstem do opowiedzenia o własnych postulatach, w tym o ochronie lasów czy walce z tak zwaną betonozą w polskich miastach. Gdy mówimy o ochronie środowiska, to oczywiście mówimy też o odnawialnych źródłach energii, ponieważ uważamy, że odejście od paliw kopalnych jest koniecznością cywilizacyjną. To elektrownie wiatrowe czy panele fotowoltaiczne. Lewica wypomina przy tym rządowi trwający spór z Komisją Europejską. Przez to do Polski wciąż nie popłynęły pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, który przewidywał dofinansowanie, między innymi do takich właśnie inwestycji. I tracimy od 900 dni, tracimy wszyscy finansowo na tym, że nie mamy tego funduszu pomocowego. To jest po prostu skandal. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego co prawda wynegocjował z Brukselą szereg tak zwanych kamieni milowych, od których zależy odblokowanie pieniędzy na KPO, ale dotąd nie udało mu się wypełnić tych kluczowych w zakresie niezależności sądownictwa. Rządzący uważają, że dzieje się tak z inspiracji opozycji. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.